Kulturka.com Blog z kulturą. Aleksander Isajewicz Sołżeniczyn. Rosyjski pisarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1970. Autor trzytomowego Archipelagu Gułak. Historia życia i kariery Sołżenicyna jest jednym z bardziej wyrazistych przykładów realiów panujących w Związku Radzieckim. Korzystając ze względnej swobody panującej w okresie chruszczowskiej odwilży, Sołżenicyn złożył jeden dzień do publikacji w uważanym za liberalnym miesięczniku Nowy Mir. Sołżenicynowi wypłacono zaliczkę w wysokości jego dotychczasowych dwuletnich dochodów, ale zabiegi wokół publikacji trwały jeszcze kilka miesięcy, a zabiegi były niebyle jakie. No jednak w końcu po ingerencjach redakcyjnych, stylistycznych i zmianie tytułu na jeden dzień Iwana Denisowicza, redaktorowi naczelnemu Nowy Mir. Udało się uzyskać zgodę na publikację od samego Chruszczowa. Ten zaś z kolei doprowadził do zgody Prezydium KC KPZR. Opowiadanie ukazało się pod koniec 1962 roku. Do 1966 roku Nowy Mir opublikował jeszcze kilka innych utworów Sołżenicyna które niemal z dnia na dzień przyniosły mu sławę w Rosji. Sołżenicyn został przyjęty do Związku Pisarzy Radzieckich, nominowano go do Nagrody Leninowskiej. Zdobył uznanie i szacunek, a w końcu zezwolono mu na dostęp do archiwów, co było niespotykane i co wykorzystał przy pracy nad trzytomowym archipelagiem Gułag. Zawarł w nim 227 relacji nocnych świadków więźniów obozów pracy. Książka w Rosji nie została wydana, jednak nieoficjalnie mówi się, że to właśnie za archipelagu Gułak Sołżenicyn otrzymał Nobla w 1970 roku. Książka była znana Komisji Noblowskiej z nieoficjalnych odpisów. Krótko potem pisarz popadł w niełaskę władz. Nasiliły się szykany i oskarżenia i doszło aż do tego, że w 1973 roku KGB skonfiskowało rękopis archipelagu Gułak. Pisarz został aresztowany i postawiony przed Prokuratorem, A jedynie międzynarodowa sława uchroniła go przed marnym końcem w obozie pracy, który opisywał. Dawny członek Związku Pisarzy Radzieckich został skazany na banicję. Jeszcze w 1973 roku został przewieziony samolotem do Frankfurtu nad Menem. No to oznacza, że łaska Sowietów na pstrym koniu jeździ. Archipelaguła ukazała się w Paryżu dzięki nieoficjalnym odpisom.